Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku z Legacy Challenge. Ojej, zapomniałam usunąć im tego komputera. Kupiłam im komputer na chwilę, ponieważ chciałam... Co ja chciałam? Aha, zmienić ustawienia ich wieku w MC Commander Centerze. Postanowiłam, że tutaj w tym challenge'u bardzo się sprawdzi chyba metoda Merty. Tak mi się wydaje, że to jest jej metoda, bo u niej tylko o niej słyszałam. Więc pomyślałam, że tutaj też by to się sprawdziło. W takim sensie, że jeden dzień to jeden rok życia. Jeśli ktoś nie wie, to odsyłam do kanału Merty, ona tam wszystko objaśnia. Ja tutaj właściwie sama sobie to wszystko liczyłam tak przed nagraniem, na bieżąco, nie sugerując się jej ustawieniami dokładnie, ale mam nadzieję, że mniej więcej wyszło mi podobnie i że jakoś to się zgra ze sobą, bo mam tak, że niemowlę ma jeden rok życia, ten mały toddlers ma 4 dni, potem dziecko ma 5 dni, nastolatek 9, młody dorosły 11, dorosły 30 i senior 20. Tak mi to wyszło w moich dziwnych obliczeniach, mam nadzieję, że to jakoś się zgra ze sobą. No najwyżej będziemy potem się dziwić, jak coś wyjdzie dziwnie, ale to nic, nieważne, mniejsza o to. Jak widzicie, my tutaj mamy ten sam moment, w którym skończyliśmy, nic nowego. Kurczę, zostawię im ten komputer, bo oni nie mają żadnej rozrywki w tym domu, już nie będę taka wredna. W ogóle jutro bierzemy ślub. Ojej. To chyba jednak wam nie zostawię tego komputera. No sorki. Dobra, weź sobie... Co ty masz? Nie zjadłeś śniadania w pracy? Ty musisz wziąć wolne, bo bierzemy ślub. Tak, weź dzień wolny. Ty też musisz wziąć wolne, bo uważam, że sobota to najlepszy dzień na wolny dzień. I powiedz mi... Dobra, ja ich kładę spać, bo musimy być wypoczęci na jutro. Może jeszcze tylko małe Barabara, bo ona jest spięta. Że moi drodzy, przybyliśmy na parcelę ślubną, którą stworzyłam. Tak ona się prezentuje z bliska. Zresztą jak oglądaliście Speedbuilda, to pewnie już wiecie. Ale muszę wam powiedzieć, że ej, ładna, co? Podoba mi się, powiem wam szczerze. Jestem naprawdę zadowolona z tego, co zrobiłam. I myślę, że będę teraz sobie właśnie tworzyć wszystkie parcele sama. Ponieważ, jak wiecie, ja nie korzystam ze wszystkich dodatków, a w galerii jest ciężko znaleźć coś konkretnego pod dodatek. Właśnie zapomniałam torta upiec. O nie, dobra. Na szybko. Zrobimy sobie torta weselnego. Tak, jest opcja, że można wziąć właśnie sobie tutaj w środku ślub. Albo tutaj... na zewnątrz. Mam nadzieję, że to będzie działało. Nie, ja tutaj... O nie, to nie działa, to nie jest łuk... A nie jest tutaj. Nie. Myślałam, że to jest łuk weselny. O nie, zepsuli mi koncepcję. No nic, moi drodzy. Trudno. Ja to sobie potem najwyżej edytuję, żeby to był też łuk weselny. Nie chcę iść do ciebie, Mortimer. Ja tu pan dobrał ślub. Daj żyć. Dobra, czy możemy teraz przenieść to na razie, bo tam na dole to brzydko jest, więc okej. Okay. Patrzcie, córka nam tu gra, pięknie zapewne. Jak tu nie ma? Nie denerwujcie mnie, przecież on tu jest! Oh my god, chodź tutaj, jedno z drugim. Proszę mi tu podejść, nie mówcie, że nie mogę wziąć tutaj ślubu. Przecież oni są narzeczeństwem, nie? No są zaręczeni. Nie wierzę w to, nie? No, już myślałam. Dobra.
Idziemy brać ślub. Mam nadzieję, że jak jesteś szalonym... Nie, to jest piękne. To jest piękne, moi drodzy. Ona tu gra w ogóle tyłem odwrócona do nich. Zróbmy zbliżenie. Pięknie. Pięknie. O tym właśnie marzyłam, prawda? Po prostu doskonale. O, romantiko. Sorry, że tak majtam kamerą, ale wiecie. Ja i moje sterowanie. O. Nasz pierwszy ślub w Legacy Challenge. Będę cię kochać zawsze, nawet gdy będziesz bardziej pokręcony niż jesteś. Teraz się przynajmniej nie zacina. I koniec, moi drodzy. Po wszystkim, co za piękna ceremonia. Grzegorz i Lena składają sobie... Serio, powiem wam, że to jest mistrzostwo. To jest mistrzostwo. To w tle, co tu się działo. Mam nadzieję, że to wytrzymaliście. Tak jak ja. Aha, a nie przyszło wam do głowy, żeby na przykład pokroić tort weselny? A, zos na środku stołu lub blatu. No. Robi wam to różnicę, ludzie. Taką wielką. Co to za skrzynka? Czemu przerzuci... Przewaliłaś kosz? Chodźcie pokroić tort weselny. Będzie tu brzydko, ale trudno. Weź to podnieś. A ty skończ tam grać. Przegapiłaś cały ślub. Mogłaś chociaż przodem to robić. Za karę posprzątaj. Maniery ci przynajmniej wzrosną, bo ostatnio ci spadły. No, czemu się przerwaliście? Jakie typy, nie? Dobra, powiedzmy, że... Bo im gorąco pewnie, dlatego się przebrali. Co, idziesz do niego, niesiesz mu ten tort? Co, zepsułaś wszystko. Co mi obchodzi, że tobie jest gorąco, miałaś pięknie wyglądać. Się tak nie bawię. Zrobimy tak, żeby nie było widać jej sukienki. Pyszne. Tak, tak jak zwykle. W samą porę, zanim tutaj się wczłapała po tych schodach. Masakra. No i tak to by wyglądało, moi drodzy. Jak widzicie, ekstra imprezka. Taka kameralna. Jacyś obcy ludzie się tu pamiętają. No, pogratuluj ojcu. Czy teraz ona stała się twoją matką? Gdzie ty ją masz? Opiekunka, znajomość. Nie za bardzo. No i co? Myślę, że trzeba wrócić do naszych codziennych obowiązków. Każdy się zajmie sobą. Lenka może być skorzysta. I wyjmie ten tort, zanim o nim zapomnę i nam zginie. Potem może sobie poćwiczyć albo... Dobra, niech najpierw wyjdzie z łazienki, bo będzie mi w łazience grała. A myślę, że łazienka się może komuś jeszcze przydać w tym domu. A nasz drogi mógłby iść sobie na ryby. Mogłam, kurde, tam poszukać łowiska innego, to by sobie w końcu zaliczył tą... Ona też ma urodziny za jeden dzień! Ojoj! No dobra, bo się tutaj widzę... wszystko zatrybiło po tych zmianach moich. W MC Commander Centerze. Tak, ty miałaś ćwiczyć na skrzypcach, a nie, no wiesz, głupotami zajmować. Ty sobie odrób, moja droga, lekcję, tak? Już ostatni raz. W porządku, patrz jaki ty masz słabe stopnie. Miej chłopaka lub dziewczynę, pójść na dwie randki. Kto tam? Gratuluję zawarcia małżeństwa. Mam nadzieję, że ty i Lena będziecie razem bardzo szczęśliwi. Też mam taką nadzieję.
Lenka już ładnie gra. Mam nadzieję, że... No... Że nie jesteś nagi. No, przydałoby ci się iść. Ojoj, ale miałam przez chwilę rozmazane tekstury. Masakra. W ogóle ktoś mi pisał, żeby zgolić mu tego wąsa i tą brudkę. On przecież tak wygląda uroczo. Uroczy jest Grzegorz. No zobaczcie. No właśnie to jest fajne, ten taki śmieszny wygląd. Mi się to podoba bardzo. Ale to może teraz bym ich poprzebierała. Dobrze, już to mówiłeś. Patrzcie, mają podobnego wąsa z Mortimerem. Ale wiecie co, tutaj się pojawiła opcja idź do pracy. Mimo, że ona wzięła urlop, więc stwierdziłam, że okej, niech idzie, bo nam pieniądze się przydadzą. Szczególnie, że chcemy mieć już dziecko, więc dobra. Ja nie mam nic przeciwko. Wow, ile ryb już złowiłeś, ale wracaj do domu, bo jesteś głodny. Pracuj ciężko, to może dostaniesz awans. Nie dostaniesz, a nie... To nie ty. Dostaniesz może, jeśli się znowu nic nie zbagowało. Jest taka opcja. A my ryby schowamy do lodówki, bo ryby są spoko. Weźmiemy sobie resztki. Weź tu sprzątnij czy coś. Tutaj nasza droga Roxana już odrobiła lekcję i też sobie właśnie pojada. Ona w ogóle schudła. Zobaczcie. No trochę schudła. Też ma taki brzuszek niewielki. Ja bym jej w ogóle chyba dała troszkę dłuższe włosy. Bo tak jakoś takich króciutkich aż nie lubię. Szczególnie u młodych, bo tak ją postarzają. Tak mi się wydaje przynajmniej. Wiecie, dzisiaj jest ostatni dzień wiosny, idzie jesień, więc trzeba nas poprzebierać. O, maniery ma dobre. Możesz się coś pochwalić, czy coś takiego? Zachęć do niejednego. Zachęć do mycia naczyń. Może ty już nie będziesz tego sprzątał. No, zachęcasz ją? O, a może sobie jakieś zwierzątko adoptujemy niedługo? W ogóle śmieszy mnie to, że oni mają takie same bluzki, nie? Bardzo śmieszne. Bardzo śmieszne, Kamil. Nikogo to nie bawi. I co? Nie posprzątasz tego talerza? Idź sprzątnij, a potem mi sobie poboksuj. A Grzegorz będzie rybiarzem. Chociaż nie wiem, czy on zarobi coś na tym więcej. Ale myślę, że on jest tak szalony, że się nie nadaje do innej kariery zawodowej. Patrzcie, Janusz może jest szalony, ale sam z siebie dba o dom. Ja mu nawet nie kazałam. Więc no... Hello, zobaczcie, taki mąż w ogóle ledwo po ślubie, a on taki jest... No, niezły, muszę powiedzieć. Nie możesz nic ulepszyć, szkoda. O, i proszę teraz umyć drugi zlew. Nie, ręce, dobra. Rozpędziłam się w tym szaleństwie. W szaleństwie Grzegorzowym. Obejmi. Ojej, daj jej spokój, niech ona trochę sobie posiedzi na tym kompie, odpocznie i w ogóle, a ty nie wiem. Czemu nie można się odprężyć? Usiądź sobie i poczekaj na żonę, po której ona wraca? W ogóle masz słabe relacje z tym Januszem. Dobra, oni tutaj się muszą przytulać do siebie. Koniecznie. Idź już spać, bo rano... A nie, jest niedziela, dobra, nieważne. Rano idziesz do kościoła. I będzie awans! Jej! Ledwo to powiedziałam i już jest. Trzeciorzędny komik, o nie. No nie lubię tego, że trzeba osiągać poziom umiejętności. Weź Janusz wstawaj, znaczy Boże, jaki Janusz, Grzegorz. Grzegorz, wstawaj i staraj się o dziecko z Reną. Bo ona będzie stara zaraz. Znaczy, nie będzie stara, będzie dopiero dorosła. Nie, coś szalonego to będzie się działo w moim łóżku, Mortimer.
O Boże. Boże, gdzie ona jest? Tak biegnę. Chyba za daleko im ten dom postawiłam. Najmniej co? Chyba go postawię tu bliżej. Ublewy ty, czemu z tej strony, a nie z tamtej przyszła? Pewnie nie zdążyła dotrzeć do domu, a on już do niej wybiegł. Chodź, robimy dziecko! No, zrobimy im dziecko. Czy ona ma jutro urodziny? No to... chyba tak. Zobaczymy, czy będzie jutro to tak migało, wiecie? Po Simowemu. Jeśli tak, to... jeszcze w tym odcinku i zrobimy, jeśli nie, to w następnym. Proste. A test ciążowy też zrobimy rano, żeby nie było, wiecie, za szybko, za dużo wrażeń jak na jeden dzień simowy. Mamy jesień! Co cię, brzuch boli? Głodać i zrób siku szybko. A dobra, najpierw jedzenie. Każdy ma swoje priorytety, tak? Można zlać się w biacie, ale byle żołądek był pełny. Przecież to jest oczywiste w Simsach. Lenka, wstawaj, bo to jest wiekopomna chwila. Zrób test ciążowy. Czy jesteście na to gotowi? Czy Lenka będzie w ciąży? Jest bardzo głodna, to jest pewne. Rób ten test! Nie wykrzywaj twarzy. Lena nie jest w ciąży, może następnym razem! O nie, zobaczcie, teraz będzie smutna. O nie! Ej, to jest przykre, nie? O, i jeszcze zlew i kibel się ubrzuć. Super, po prostu. No cóż. Tobie miałam sprawdzić. Nadal. Aha, czyli jutro masz urodzin, czyli w kolejnym odcinku. A ty co masz taki nastrójnik? Aha, bo jesteś szalony. No, rozumiem. Musisz pocieszyć w ogóle żonę. Bo niestety, ale ona jest smutna. Przynajmniej teoretycznie, bo jest jednocześnie tak szczęśliwa, że ten smutek się nie liczy. Taka sytuacja. Dobra. Dziecko drogie. Tak, skorzystasz? Nie, nie, nie. Przecież mamy zlew w kuchni. Czemu chodzę do tej łazienki myć te naczynia? Biedna Lenka. No, no nie martw się. Czemu tego nie dojesz? Weź to dojedz. Ty musisz naprawić zlew. A ty musisz wyczyścić toaletę, żeby ci tam coś, nie wiem, maniery urosły. Cokolwiek. To już są twoje ostatnie dni jako nastolatka. Więc... więc powinnaś... zaprosić Janusza. Tak. No... Janusz to taki jej pierwszy chłopak, którego on poznała i... no, albo drugi w sumie, bo jeszcze jest jakiś Hugo. Ale jakoś ten Janusz... nie wiem. To przez to imię, bo ma na imię Janusz. No posprząta Lenka. Nie jest taka smutna na szczęście, więc... ona musi osiągnąć drugi poziom umiejętności komediowych, więc jej dam, żeby sobie tutaj... pisała dowcipy. Ty oczywiście zjesz coś. A my się zajmiemy tą... Roxaną i Januszem. I w ogóle to... przebiorę ich na następny odcinek po prostu. A dzisiaj na koniec jeszcze raz się postaramy o dziecko oczywiście. No bo jednak... o to chodzi w tym challenge'u, żeby były pokolenia i tak dalej, więc dzieci to nasz priorytet. O, to znowu... aha, bo ona sprzątała i czuje się obrzydliwie z tego powodu. Rozumiem. Weź z nim pogadaj. Poplotkuj na przykład. No przyszedłeś stary i... i nam sprzątasz? Ty... no to jednak Roxana chyba też sobie dobrego męża wybrała. Usiądź, Janusz. Nie krępuj się. Wiecie, co idźcie zrobić? Zaproś do patrzenia w chmury. Ona wygląda, jakby była chora cały czas. To przez te obrzydliwe te... no idźcie... patrzeć w te chmury.
Lenka! Miałaś pracować. Burza jest! Nawet nie zauważyłam, że zaczęło padać. O, ja ich wysłałam, żeby patrzyli w chmury. No co, nie można? On chyba nie chce. Słuchaj, dziewczyno, pada deszcz. To narzekaj mu na deszcz. Grzegorz! Która kobieta nie marzy, żeby mieć takiego pokojówka w domu? Przyznawać się, dziewczyny. Nagi pokojówek. Okej, Grzegorz i jego szaleństwo, tak. Ale się ubierz, bo mamy gościa w domu. No i tak przy córce! Grzegorz! Szybko! No, samą porę. No, świetnie. To było... To taka bardzo niezręczna sytuacja. Ożywiona rozmowa. Usiądź i rozmawiaj tutaj. Myślę, że on jest spięty, bo też tej burzy z piorunami się boi. Dobra, Lenka sobie wbiła ten poziom, moi drodzy. Więc niech idzie do toalety. Weźmie sobie prysznic może. No i może teraz się postaram o to dziecko. W sumie. Czemu nie? Nie musi to być przecież wieczór. Gdzie idziesz, Janusz? No tylko nie do kompa. Ja tutaj, kurde, tak ciężko w ogóle z nimi się dogadać. O, ja tu mu szukam. Jej, znaczy się próbuję zorganizować faceta. A ten facet jakiś jest jakiś taki trudny. Nie żegnaj! Nie żegnaj się ze mną, Janusz! O, mi właśnie kotów! Szepcz o zauroczeniu, powiedz mu, że jesteś zauroczona pewnym Januszem. Poprosi o wspólne spędzenie czasu. Nie, Janusz! Nie musisz iść! Reaguj na pierwszy śnieg? Jaki śnieg? Jak deszcz pada. Czy ktoś tu widzi śnieg? Aha, Simsy. Idź tam, weź prysznic i weź sobie coś zjedz. Tam gdzie się rodzeństwo robi. A Grzegorz, wolny w pracy. Ostatni raz. Był twój ostatni wolny dzień. Halo? Co wy tam robicie? No nie... Simsy... Dlaczego mi to robią? No, zobaczcie, zacięli się w barabara. No, niestety... A w ogóle to nam się nazwisko zmieniło. Jesteśmy teraz klonowiczami, więc będziemy mieli ród klon... Zobaczcie, bez jaj, ona nie może zajść w ciążę, a może ona jest bezpłodna? Co za... Do łóżka! Ja chcę dziecko! To przez niego, bo jest wariatem, on na pewno jest bezpłodny. Na bank tak jest. Rzeczywiście pada śnieg, no. Ale coś się przy tym tak jakby nie zatrybiło, bo padał deszcz, jak oni poszli patrzeć na śnieg, więc takie małe opóźnienie w rozwoju te Simsy mają, ale cóż. Życie. Please. I się nie zbagujcie tym razem. Może to przez tego baga im się nie udało. A może nie może zajść, dopóki ma ten nastrojnik. Nie mam pojęcia. Ostatni raz to było dzisiaj. Jest! O Boże, do trzech razy sztuka, nie? Idź powiedz. Już masz taki wielki brzuch? Masakra, wstajesz z kibla, a tu taki bebek ci wybija. Oh my god, dobra. Romantyczne, może... okażcie sobie czułość. I tym pozytywnym akcentem, moi drodzy, będziemy kończyć ten odcinek. Lenka jest w ciąży. Fantastycznie. O,
Nasze pierwsze dziecko. Ja ich oczywiście sobie poprzebieram na jesień. I w ogóle mam nadzieję, że Wam się podobało. No i cóż, do usłyszenia w kolejnych. Pa, pa! O, jeszcze na koniec